Środowe popołudnie drużyna MKS-u Lędziny podejmowała Znicz Jankowice. Drużyna ze strefy spadkowej, która jednak rozpaczliwie chce tego spadku uniknąć. Ostatni czas spotkania w Znicz Jankowice odnotował zwycięstwa i również w tym spotkaniu miało kapkę na 3 punkty. Oto pierwsza akcja ekipy przyjezdnej. Dośrodkowanie z rzutu wolnego. Strzał głową obok bramki. Atakowali też lędzinianie. Po tym dośrodkowaniu zablokowany Gajewski. W 10 minucie doszło do niecodziennej sytuacji, bo sędzia liniowy doznał kontuzji i zastąpił go kibic MKS Lędziny. Już chwilę później dopatrzył się rękę Polarza w polu karnym i podyktował rzut karny dla gości. Protesty trenera nic nie pomogły i rzut karny już za chwilę został zamieniony na bramkę. 1-0 dla Znicza Jankowice. Zarówno sympatycy MKS-u, jak i piłkarze poddenerwowali się tą sytuacją. Na szczęście zamiast ją rozpamiętywać, wzięli się po prostu do roboty. Konstruowali kolejne akcje, jednak niestety z początku wykazywali się dużą nieskutecznością. Ich strzały szybowały ciągle ponad bramką. Na szczęście sytuacja taka trwała tylko do 25 minuty. Wtedy to bowiem Gajewski podał do Karlika, a ten precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza. 1-1. Lędzinianie wyraźnie zwietrzyli swoją szansę, jednak armaty miały rozregulowane celowniki. W tej sytuacji przestrzela Gajewski. Tutaj w bramkarza trafia Gąsior. Natomiast Gajewski wspomagany przez Matyska nie potrafi dodać. Wykazujący dużą ochotę do gry Matysek decyduje się na samotną kontrę w postaci szybkiego rajdu. Mija jednego rywala. Drugiego rywala. Mija środkową linię boiska i decyduje się na strzał, jednak brakuje mu sił, żeby znów być ozdobą YouTube'a. Ostatnia ciekawa akcja meczu to zainicjowana przez Polarza gra kombinacyjna. Aktywnie Karlik, ponownie Karlik, podaje do Mikolasza, a ten lobuje bramkarza, ale niestety też bramkę. Koniec pierwszej połowy. To już fragmenty drugiej odsłony gry. Lędzinianie zaczęli ją równie aktywnie. Tutaj faul, 35 metrów do bramki, a Polarz decyduje się na uderzenie, jednak dość słabe i wyłapane przez bramkarza. W rozgrywanych w tym samym czasie spotkaniach rywale gości w walce o utrzymanie notowali dobre wyniki. Piłkarze Znicza mieli tego świadomość i próbowali powalczyć o pełną pulę. W każdej chwili mogli się jednak nadziać na groźne kontry naszych piłkarzy. Tak było i w tej sytuacji. Ładne prostopadłe podanie, Matysek nie jest na spalonym, strzał i 2-1. A oto już kolejne, tym razem niewykorzystane okazje naszych futbolistów. Mający nóż na gardle goście próbowali jednak zdobyć chociażby jeden punkt. Z każdą minutą coraz śmielej atakowali. Mecz zaś jeszcze bardziej nabierał rumieńców, ponieważ nasi również nie rezygnowali z ataku. W tej sytuacji piłka nawet wpada do bramki, jednak nasz kibic pokazuje spalonego. Oj, a się utrzymał. Po raz kolejny przed polem karnym Matysek. Soczysty strzał. Piłka kozłuje jednak obok słupka. Po raz kolejny aktywny Matysek. Mija dwóch rywali. Zgrywa sklepki z Gąsiorem. I znów strzał obok tego samego słupka. Pod koniec spotkania piłkarze z Jankowic jeszcze bardziej wzięli się do roboty. Grali z przewagą jednego zawodnika, ponieważ za drugą żółtą kartkę usunięty został Mikolasz. Nie potrafili jednak udokumentować tej przewagi bramką, a podopieczni Marcina Polarza zauważyli, że ich dziesiątkę można groźnie kontrować. Po jednej z takich akcji został podyktowany dość kontrowersyjny rzut karny. Według sędziego poszkodowanym był Matysek i tenże Matysek zamienia karnego na gola. Piłkarz dedykuje to trafienie Nikodemowi, przyszłemu kibicowi MKS-u Lędziny. Co prawda Znicz strzela jeszcze bramkę na 3-2, ale nie ma to już żadnego znaczenia. MKS Lędziny, Znicz Jankowice 3-2.